Mówi się, że w życiu masz dwie możliwości: albo walczyć o swoje, albo patrzeć, jak przestaje być twoje. Dzisiaj opowiem wam historię uprowadzenia Krzysztofa Olewnika. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jeżeli jesteście ze mną od początku, to już na pewno zauważyliście drobne zmiany. Mamy nowe intro, nowe tło i mam nadzieję, że wszystko to przypadnie wam do gustu. A jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to tylko dopowiem, że jest to kanał o tematyce kryminalnej, czyli omawiam tutaj różnego rodzaju zagadki kryminalne. A sprawa dzisiejszego odcinka jest niezwykle ciekawa. Mówi się, że jest to najbardziej zagadkowa historia w polskiej kryminalistyce. No bo czego tutaj nie ma? Mamy spektakularne porwanie, ogromne pieniądze polityków z pierwszych stron gazet, matactwa policji, służb specjalnych, kradzieże akt, niszczenie ważnych dowodów, podmianę ciał, a na to wszystko tajemnicze zgony kluczowych świadków oraz sprawców zdarzenia. Powiem wam, że historia ta jest gotowym scenariuszem do fantastycznego filmu kryminalnego, no a Netflix mógłby stworzyć z tego genialny serial. Krzysztof Olewnik urodził się 3 czerwca 1976 roku. Był on synem Włodzimierza Olewnika oraz Ewy Olewnik. Miał również dwie siostry, Annę oraz Danutę. Cała trójka wywodziła się z dość zamożnej rodziny. Pan Włodzimierz był szeroko znanym płockim przedsiębiorcą. Historia jego zakładów sięga 1989 roku. To właśnie wtedy Włodzimierz Olewnik otworzył pierwszy zakład masarski w Świerczynku. Ta niewielka miejscowość na Mazowszu stała się kolebką polskiego wędliniarstwa i miejscem narodzin firmy ze 100% polskim kapitałem. Po 25 latach zakłady Olewnik znajdują się w czołówce producentów polskiej branży mięsnej. Pan Włodzimierz Olewnik w latach 90. bardzo ciężko pracował. Usilnie starał się rozwijać swoją firmę. Z tego powodu miał coraz mniej czasu dla swoich dzieci. Zdawał sobie jednak sprawę, że to dorastają i mogą wpaść w złe towarzystwo. Obawiał się, że pewnego razu sięgną po alkohol albo narkotyki. Bardzo nie chciał, aby jego nieobecność miała negatywny wpływ na ich rozwój. Pozostawał natomiast w dość przyjacielskich relacjach z komendantem policji w Drobinie, Wojciechem K. Pan Włodzimierz bardzo mu pomógł, kiedy ten się budował. Bez problemu pożyczał mu samochód oraz oddawał materiały ze swojej budowy, których nie wykorzystał. Wszystko to w zamian za jakiekolwiek informacje o jego dzieciach poza szkołą. Jak się okazało, zachowanie dzieci pana Włodzimierza było wręcz wzorowe. Nie sprawiali żadnych problemów. Pewnego dnia natomiast miał miejsce dość nieprzyjemny incydent. Krzysztof wraz ze swoim kolegą Jackiem wracali do domu. Zatrzymała ich policja. Jak się okazało, Jacek nie miał ze sobą dowodu rejestracyjnego. Między nimi a policjantami wywiązała się pyskówka. Krzysztof miał znieważyć policjanta. Wszystko to dotarło oczywiście do uszu pana Włodzimierza. Był bardzo zmartwiony, że Krzysztof tak nieładnie się zachował. Chciał osobiście przeprosić lekceważonego policjanta. Poprosił swojego przyjaciela Wojciecha K., aby ten umówił go z funkcjonariuszem. Jednak mijały dni, tygodnie, a do przeprosin nie doszło. W październiku Wojciech K. zaproponował, aby pan Włodzimierz zorganizował grilla dla policjantów. Wojciech zmieniał miejsce pracy. Była więc to idealna okazja, aby pożegnać się z kolegami. Miał to być również pretekst, aby przeprosić zlekceważonego policjanta. Panu Włodzimierzowi ten pomysł nie do końca się podobał, ale się zgodził. Za wszelką cenę chciał zatrzeć złe wrażenie po swoim synu. Zaproponował, aby impreza odbyła się u niego na posesji. Jednak Wojciech K. nalegał, aby grill odbył się u Krzysztofa, bo jak twierdził, mieszkał on dalej od zakładu. No i przecież nie każdy musi widzieć, kto tam się będzie gościł. Impreza odbyła się w nocy z 26 na 27 października 2001 roku. Miało to miejsce w willi Krzysztofa w Świerczynku, na przedmieściach Drobina. Jednak jak się później okazało, nikt z drogówki na tą imprezę nie został zaproszony. Przybyli natomiast wysoko postawieni funkcjonariusze płockiej policji, m.in. szef pionu kryminalnego Bogdan K.
Impreza się nie kleiła. Jak wspomina pan Włodzimierz, on sam znał jedynie 3 osoby z tego towarzystwa. O godzinie 22 było po wszystkim. Krzysztof Olewnik tego wieczoru nie pił alkoholu, dlatego samochodem ojca rozwiózł funkcjonariuszy do domów. Podobno Wojciech K. udawał bardzo pijanego. Pan Włodzimierz cały wieczór siedział obok kolegi. Doskonale widział, że ten niewiele wypił. Dlatego to przykuło jego uwagę. Następnego dnia rano około godziny 8 pan Włodzimierz starał się skontaktować z Krzysztofem telefonicznie. Poprzedniego wieczoru zostawił u niego swój samochód i chciał, żeby syn go przywiózł. Jednak nie mógł się dodzwonić. Pan Włodzimierz stwierdził, że jest to pewnie wynik wczorajszej imprezy i jego syn po prostu śpi. Po jakimś czasie zatelefonował ponownie, jednak nadal bez skutku. Zaniepokojony zadzwonił do Jacka, kolegi Krzysztofa, który również bawił się na imprezie zeszłej nocy. Jacek stwierdził, że sam od rana nie ma kontaktu z Krzysztofem. Obiecał jednak panu Włodzimierzowi, że zajrzy do niego po drodze do pracy. Jacek podjechał pod willę Krzysztofa. Jego uwagę przykuły otwarte drzwi. Dom był tak skonstruowany, że stojąc na progu było widać salon. Jacek zauważył ślady krwi i ogromny bałagan. Nie wszedł jednak do środka. Nawoływał kolegę jednak bez żadnego odzewu. Fakt, że Jacek nie wszedł do środka, jest dość kontrowersyjny. Z jednej strony bardzo dobrze postąpił. Mógł przecież bezpowrotnie zatrzeć ważne ślady. Jednak rodzina ma za zło Jackowi, że ten nie sprawdził, czy z Krzysztofem coś złego się nie stało. Mógł przecież leżeć ranny na górze i potrzebować pomocy. Jacek natychmiast poinformował pana Włodzimierza. Ojciec Krzysztofa przyjechał na miejsce, przeszukał mieszkanie, jednak nigdzie nie mógł znaleźć syna. Powiadomił policję. Do willi przyjechała policja. Według akt pojawił się również prokurator, jednak pan Włodzimierz twierdzi, że to nieprawda i żadnego prokuratora nie było. Rozpoczęły się poszukiwania Krzysztofa. W garażu brakowało samochodu. Policja zaczęła oględziny. Jak wspomina rodzina, salon Krzysztofa tonął we krwi. W pewnej chwili pan Włodzimierz zauważył łuskę od pistoletu. Leżała przy kominku. Poinformował o tym policjanta. Ten wziął ją bez rękawiczek, powąchał i stwierdził, że jest ona już dawno po wystrzale. Skwitował, że nie mogła to być łuska z poprzedniej nocy. Jednak skąd u niego ta pewność? No i dlaczego zaciera ślady? Dotykanie jakichkolwiek przedmiotów na miejscu zbrodni bez zabezpieczenia jest rażącym zaniedbaniem. Następnego dnia w okolicach Zgierza policjanci odnaleźli auto, które zginęło z posesji Krzysztofa. Samochód był doszczętnie spalony i porzucony w środku lasu. Śledztwo od samego początku było prowadzone przez płocką policję. Mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem, ponieważ osoby zajmujące się sprawą dzień wcześniej bawiły się u Krzysztofa. Co za tym idzie, były to też prawdopodobnie ostatnie osoby, które widziały go żywego. Dochodziło również do sytuacji, kiedy to komendant główny był przesłuchiwany przez swojego niższego rangą kolegę. Czy aby na pewno osoby tak ściśle związane ze sprawą powinny ją prowadzić? Rodzina również na własną rękę szukała Krzysztofa. Prowadzili poszukiwania w pobliskich lasach, jednak bez skutku. Rok 2001 to też czas rozkwitu działalności detektywa Krzysztofa Rutkowskiego. Było go wtedy bardzo dużo w mediach. Zajmował się prawie każdą głośną sprawą. Rodzina stwierdziła, że dobrym pomysłem byłoby się z nim skontaktować, aby pomógł w poszukiwaniach policji. Jak wspomina rodzina Olewników, funkcjonariusze w ogóle nie informowali ich o tym, co się dzieje i co mogło się wydarzyć. Podobno to dopiero ludzie Rutkowskiego uświadomili im, że jest to prawdopodobnie porwanie i należy czekać na telefon od porywacza. 2 dni później miał miejsce pierwszy kontakt z porywaczami. Problem jednak w tym, że zadzwonili oni na telefon stacjonarny. Musimy pamiętać, że aparaty telefoniczne w 2001 roku nie miały możliwości wyświetlania numerów, z których się dzwoni. Dlatego rodzinie bardzo zależało, aby wszelkie rozmowy z porywaczami przekierować na telefon komórkowy, tak aby dysponować ich numerem telefonu. Warto tutaj podkreślić, że w całej historii będziemy mieli do czynienia tylko z 2 numerami telefonów. Numerem państwa Olewników oraz numerem porywacza, który nigdy się nie zmieni. Policja zainstalowała podsłuch, jednak jak się okazało już przy pierwszej rozmowie, nie działał. Na szczęście ludzie Rutkowskiego dysponowali własnym rejestratorem dźwięku. To właśnie dzięki nim udało się nagrać pierwszą rozmowę z Krzysztofem.
Jak to możliwe, że policja nie sprawdziła sprzętu? Jednak porywacze są niezwykle przebiegli. Nigdy nie słyszymy ich głosów. Za każdym razem przykładają do słuchawki dyktafon z uprzednio nagraną kwestią wypowiedzianą przez Krzysztofa. W pierwszym nagraniu tłumaczy, że został porwany i że porywacze żądają 300 tysięcy dolarów okupu. Zabraniają również kontaktu z policją. Rodzina chciała być pewna, że osoba z nagrania to jej krewny, dlatego zadawała mu różne pytania. Takie, na które tylko on mógł znać odpowiedź. Pytali więc o imiona dalekich krewnych oraz przebyte choroby. Po jakimś czasie telefon odzwaniał z nagranymi odpowiedziami Krzysztofa. Nie było żadnych wątpliwości, że to jest on. Rodzinie zajęło kilka dni, aby zebrać całą kwotę. Skrzyknęli znajomych i wspólnie zebrali 300 tysięcy dolarów. Wydawało się, że wszystko pójdzie jak z płatka. Porywacze otrzymają pieniądze, a Krzysztof zostanie wypuszczony. Nie wiedzieli, że będą jeździć z tymi pieniędzmi przez 2 lata. Było wiele prób przekazania okupu, jednak pieniędzy nigdy nie podjęto. Ciągle był jakiś problem. Zastanawiające jest to, że porywacze od samego początku chcieli, aby to Jacek lub jego żona przekazali okup. Na początku tak właśnie było. Problem jednak w tym, że z domu Olewników wyciekały ważne informacje. Przykładem niech będą pieniądze, które miały zostać przekazane porywaczom. Rodzina je skserowała, aby móc je później zlokalizować. 5 grudnia Jacek wyjechał z pieniędzmi. Jednak w drodze na spotkanie otrzymał telefon, że ma zawracać, bo pieniądze zostały skserowane. Skąd porywacze mogli o tym wiedzieć? Informacje były zachowywane w dość niewielkim gronie. Była to rodzina Olewników, Jacek K. oraz jego żona, jeden człowiek Rutkowskiego i policja. Siostra Krzysztofa nie chciała, żeby to żona Jacka przekazywała pieniądze. Wolała zrobić to sama. Zaproponowała, że to właśnie ona pojedzie z pieniędzmi. Zdawała sobie sprawę, że Iwona ma małe dziecko. Nie chciała jej narażać. Po kilku godzinach otrzymali telefon od Krzysztofa. Żadnych przebierańców, żadnych policjantów. Ma jechać Iwona z Jackiem. Ewidentnie ktoś wynosił informację. Mogło się również zdarzyć tak, że porywacze zamontowali w domu Olewników podsłuch. Stąd wyciek informacji. Zastanawiający jest również fakt, że policja przez cały czas dysponowała numerem telefonu sprawców. Jednak nic z tym nie zrobiła. 9 stycznia 2002 roku była kolejna okazja na przekazanie okupu. Jacek miał pojechać do Warszawy. Tam wsiąść w pociąg relacji Warszawa-Berlin. Jednak porywacze znowu nie podjęli pieniędzy. 17 marca 2002 roku to Danuta jechała z okupem. Miała pojechać na dworzec główny w Warszawie i tam oczekiwać na kolejne instrukcje. Na jednej ze stacji w śmietniku odnalazła list od Krzysztofa. Pisał w nim, żeby wsiadła do konkretnego pociągu, a następnie w drodze w określonym miejscu wyrzuciła pieniądze. Niestety Danuta znalazła list za późno i spóźniła się na pociąg. Po latach wyszło na jaw, że prawdopodobnie i ona miała zostać uprowadzona z tego pociągu. Jej spóźnienie kosztowało dodatkowe 50 tysięcy dolarów do okupu. Zastanawiające jest to, że w ciągu tych 2 lat porywacze bardzo często zmieniali waluty, w których rodzina miała zapłacić. Najpierw były to dolary, później euro. Podejrzana jest również kwota okupu. Prawda jest taka, że porywacze mogli zażądać o wiele więcej pieniędzy. Dlaczego więc tego nie skorzystali? Pamiętajmy, że zwykle celem porwania jest szybkie wzbogacenie się. Porywaczom zwykle zależy, żeby jak najszybciej otrzymać pieniądze. W tym przypadku było inaczej. Dlaczego tak długo zwlekali? Przetrzymywanie kogoś przez 2 lata wymaga nie lada zachodu. Należy go karmić i opłacać ludzi oraz miejsce, w którym jest on przetrzymywany. Bardzo łatwo też o wpadkę i zdemaskowanie. W końcu 24 lipca 2003 roku uda się przekazać pieniądze. Musimy tutaj pamiętać, że chwila przekazania okupu jest niezwykle ważna. Jest to doskonała okazja, aby schwytać sprawców i dotrzeć do osoby przetrzymywanej. Tego dnia przed południem Danuta otrzymuje telefon z nagranym głosem Krzysztofa. Rodzice mają przygotować pieniądze. Będzie wyjazd. Po telefonie Danuta dzwoni natychmiast na policję. Informuje komendanta o tym, że będzie kolejna próba podjęcia pieniędzy. Otrzymuje wiadomość zwrotną, że będą w kontakcie. Po godzinie telefon dzwoni ponownie. Porywacze pozwalają Danucie jeszcze raz usłyszeć głos Krzysztofa i instrukcje, aby mieć pewność, że wszystko zrozumiała. Przy okazji Danuta informuje, że jest w fatalnym stanie i prosi, aby mogła pojechać z mężem, Klaudiuszem.
Jadą do Płońska i tam mają czekać na kolejne instrukcje. W Płońsku dostają telefon z kolejnymi wytycznymi oraz zgodę, żeby Danuta jechała z Klaudiuszem. Wszystkie informacje oczywiście były przekazywane nagranym głosem Krzysztofa. Rodzina miała więc pewność, że porywacze są z nim w stałym kontakcie. Otrzymali dyspozycję, żeby jechać do Łomianek. Mieli się tam zatrzymać pod jednym z barów, na wjeździe od strony Płońska do Warszawy. Pani Danuta otrzymała również wytyczne co do tego, jak mają wyglądać pieniądze, jakie mają być nominały i po ile mają być pakowane. Miały być one spakowane w dwie paczki spięte gumką. Miały być czyste, bez żadnych nadajników oraz bez proszku, który by je znaczył. Oczywiście o wszystkim była informowana policja. O godzinie 23 pani Danuta otrzymała kolejne wskazówki. Miała jechać w stronę Warszawy, Wisłostradą, z odpowiednią prędkością. Tam miała otrzymać kolejne instrukcje. Pani Danuta oraz Klaudiusz byli w ciągłym kontakcie z policją. Siostra Krzysztofa była na telefonie z porywaczami, natomiast Klaudiusz na bieżąco zdawał relacje policjantom ze swojego telefonu. Oprócz tego para nagrywała wszystkie rozmowy z porywaczami. Jednak para obawiała się, że jeżeli są obserwowani, to wyjdzie na jaw, że kontaktują się z policją. Byli jednak zapewniani, że mają ochronę, że funkcjonariusze nad wszystkim panują. Jak się później okaże, tak nie było. Jedno z połączeń między Danutą a porywaczami było niezwykle długie. Trwało około 8 minut. Niestety pomylili drogę. Przejechali wjazd na trasę AK. Klaudiusz natychmiast poinformował o tym policję, jednak ta bezmyślnie pojechała za nimi. Niestety wyszło na jaw, że policja nie miała swojego podsłuchu. Gdyby tak było, skręciliby z AK. Co za tym idzie, byliby o krok przed Danutą oraz Klaudiuszem. Mogli wtedy zatrzymać sprawców lub zaczaić się i ich obserwować. Torba z pieniędzmi miała zostać zrzucona z trasy AK na ulicę Gwiaździstą w określonym miejscu. W ekranie dźwiękochłonnym sprawcy wywiercili dziurę, tak aby można było przez nią wrzucić torbę. Miejsce to znajdowało się przy lewym pasie i było oznaczone dwoma migającymi światełkami, takimi samymi, jakie używa się do rowerów. Pomiędzy nimi stały dwa czerwone, zapalone znicze. Pani Danuta dojechała na miejsce i wyrzuciła okup. Porywacze podjęli pieniądze. Dopiero kilka minut później przybyła policja. Niestety nie widzieli samego momentu przekazania okupu. Nikogo też nie zatrzymali. Danuta była bardzo podekscytowana. Kolejnego dnia wypadały imieniny Krzysztofa. Była przekonana, że w końcu zobaczy brata. Tak się jednak nie stało. Pojechała na policję, żeby na gorąco opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. To właśnie wtedy okazało się, że policja nie założyła podsłuchu. Danuta złożyła nieformalne zeznania. Dopiero 14 sierpnia sporządzono protokół przesłuchania. Jak to możliwe, że dopiero po 3 tygodniach od tak kluczowego wydarzenia następuje przesłuchanie świadka? No i co chciała dowiedzieć się policja, skoro nadzorowała całą akcję? Niestety podejrzewano, że Danuta i Klaudiusz przejęli pieniądze. Policja nie widziała przecież momentu przekazania gotówki. Policja również była bardzo podejrzliwa, ponieważ pani Danuta nie nagrała całej rozmowy z porywaczami. Chodziło o to 8-minutowe połączenie. Wytłumaczenie jednak było proste. Problem w tym, że o ile telefon pani Danuty miał możliwość nagrywania rozmów, to długość połączenia nie mogła przekroczyć 3 minut. Wytłumaczyła, że aparat mógł zarejestrować jedynie 3 minuty. Policja zapytała, dlaczego nie wzięła dyktafonu. Jest to dość absurdalne. Weźmy pod uwagę, że pani Danuta nie wiedziała dokładnie, gdzie jedzie oraz co dokładnie będzie musiała robić. Chodzenie na przykład po lasach z dyktafonem w ręku nie jest dość bezpiecznym rozwiązaniem. Dlaczego więc to policja nie zadbała o to, żeby mieć nasłuch na telefon pani Danuty? Jednak jak się okaże, nie jest to jedyne zaniedbanie policji. Z niewiadomych przyczyn nie przeprowadzono natychmiastowych oględzin miejsca przekazania pieniędzy. Maciej L., który nadzorował przekazanie okupu, zeznał. Oględziny nie zostały przeprowadzone ze względu na nocną porę i bezpieczeństwo uprowadzonego. Dokumentację miejsca przekazania okupu sporządzono dopiero 3 dni później. Dlaczego policja od razu nie zabezpieczyła znicze oraz lampek rowerowych? Mogły być na nich ważne ślady. Nie zadali również sobie trudu, aby zabezpieczyć ślady butów, porywacze, na trawie, pod trasą AK. Jak się później okaże, monitoring w tym miejscu również nie działał. Rodzina Olewników bezpowrotnie straciła pieniądze i nie odzyskała krewnego. Policja zabezpieczyła jedynie 2 znicze i 2 migające lampki od roweru. Nie sprawdzono również zebranych odcisków palców sprawców w policyjnej bazie danych, ani nie stworzono portretu psychologicznego.
Ponadto policja nie spisała numerów seryjnych banknotów przekazanych porywaczom. Pół roku po przekazaniu pieniędzy, w czerwcu 2004 roku, do Warszawy służbowym nieoznakowanym radiowozem przyjechali policjanci z Mazowieckiej Komendy Policji. Był to Grzegorz J. oraz Maciej L. Ten sam funkcjonariusz, który miał nadzorować przekazanie okupu. Mieli oni ze sobą w samochodzie 16 tomów akt sprawy dotyczących porwania Krzysztofa Olewnika. Zostawili je na chwilę w samochodzie i weszli do jednego z pobliskich komisariatów. Mieli tam kogoś przesłuchać. Jednak gdy wyszli, po samochodzie nie było śladu. Do dziś nie wiadomo, co stało się z aktami. Samochód został skradziony spod dworca centralnego w centrum Warszawy pod okiem wielu kamer i przypadkowych przechodniów. Funkcjonariusze przyjechali Nubirą, czyli marką samochodu, która nie cieszy się jakimś wielkim powodzeniem wśród złodziei. Każe to przypuszczać, że kradzież została zlecona. Następnego dnia po kradzieży pan Włodzimierz Olewnik otrzymał anonimowy list. Napisano w nim: akta miały zniknąć. Dobrze, że w chwili kradzieży nie było przy nim policjantów, bo też musieliby zginąć. Prawdopodobnie źródłem przecieku o transporcie akt była osoba z wąskiego kręgu prokuratorów lub policjantów uczestniczących w śledztwie. Nikt inny nie wiedział o tym, że akta pojadą do Warszawy. Ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji, Ryszard Kalisz, miał stwierdzić, że w Warszawie codziennie giną samochody i nie jest to nic nadzwyczajnego. W grudniu 2005 roku nastąpił przełom w śledztwie. Wszystko za sprawą zeznań mechanika Piotra Skwarskiego. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego dotarli do niego, analizując bilingi, które pojawiły się w sprawie Krzysztofa Olewnika. Okazało się, że Skwarski jeździ czerwonym Peugeotem, takim samym autem, które widziane było w noc porwania w okolicach domu Krzysztofa. Policjanci zażądali wydania auta, żeby zebrać z niego ślady. Podczas przesłuchania Skwarskiego okazało się, że samochód wcześniej należał do innej osoby, Sławomira Kościuka. Miał on przyjechać do mechanika w 2003 roku wraz ze swoim przyjacielem, Wojciechem Franiewskim. Podobno z tyłu samochodu leżał skrępowany mężczyzna. Kościuk zaproponował Skwarskiemu, aby ten przechował go na jakiś czas. Jednak Skwarski odmówił i mężczyźni odjechali. Po kilku dniach wrócili i poprosili o spalenie samochodu. Mechanik jednak tego nie zrobił. Przespawał za to tabliczki z innego samochodu i zarejestrował auto na żonę. Zeznania Skwarskiego okazały się przełomem. Na drugi dzień, 3 listopada 2005 roku, został zatrzymany Sławomir Kościuk, a tydzień później zatrzymano Hersza Bandy, Wojciecha Franiewskiego. Dwa miesiące później, 12 grudnia 2005 roku, niespodziewanie umiera Piotr Skwarski, jedyny świadek w sprawie. Jako oficjalną przyczynę zgonu podano atak serca. Rodzina Olewników starała się o przeniesienie sprawy do innej prokuratury. Ta płocka od samego początku podejrzewała, że było to samo uprowadzenie, że cała sprawa jest wymysłem rodziny. Ponadto nie dopilnowali akt, które zginęły w Warszawie. Komuś bardzo zależało, żeby sprawa nie została rozwiązana. W 2004 roku Newsweek opublikował obszerny artykuł o sukcesach olsztyńskiej policji. Była tam mowa o uprowadzeniach w Olsztynie i o sukcesach prokuratora Jasińskiego w odnajdywaniu porwanych. Rodzinie bardzo zależało, żeby to właśnie tam przenieść sprawę. 13 czerwca 2006 roku decyzją ówczesnego prokuratora krajowego Janusza Kaczmarka sprawa trafia do prokuratury okręgowej w Olsztynie. 5 lat po zniknięciu biznesmena, 28 października 2006 roku, Ireneusz Kościuk wskazał miejsce ukrycia zwłok Krzysztofa Olewnika. Jak się okazało, krótko po przekazaniu okupu mężczyzna został zamordowany. We wrześniu 2003 roku Sławomir Kościuk i Robert Pazik zabili Krzysztofa Olewnika, a następnie zakopali jego zwłoki. Według ustaleń Robert Pazik nałożył na głowę porwanego kilka toreb foliowych i przytrzymywał jego głowę, tak aby się udusił, przytrzymując nozdrza. Przed śmiercią Krzysztof Olewnik przetrzymywany był w nieludzkich warunkach. Był bity, wyrywano mu włosy i łamano kości. Kazano mu załatwiać potrzeby fizjologiczne do wiadra przez rozcięte spodnie. Aby mieć nad Krzysztofem kontrolę, maltretowano go psychicznie. Mówiono, że rodzina się go wyparła i nie jest dla niej ważne. Faszerowano go też silnymi środkami psychotropowymi. Przykuwano do ściany, krowim łańcuchem za szyję.
Na końcu trafił do dołu na Szambo. Porywacze go udusili i zawinęli w siatkę, aby zwierzęta nie odkopały ciała. Cały koszmar trwał 2 lata. Ciało zostało odnalezione w lesie koło Różana pod Ostrołęką. Rodzina pochowała krewnego 4 listopada 2006 roku na cmentarzu w Płocku. W toku śledztwa aresztowano 12 uczestników porwania oraz osób uczestniczących w późniejszym przetrzymywaniu mężczyzny. Robert Pazik i Sławomir Kościuch zostali uznani za winnych zabójstwa i skazani na dożywocie. Reszta oskarżonych otrzymała różne kary. Od roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata do 15 lat pozbawienia wolności. Jedna osoba została uniewinniona. Niestety przywódca grupy Wojciech Franiewski nie dożył procesu. Został znaleziony martwy w celi olsztyńskiego aresztu w nocy z 18 na 19 czerwca 2007 roku. Pół roku przed śmiercią Franiewski pisał do sądu. Boję się, że znajdą mnie powieszonego w celi. Sporządził również szczegółowy testament. Przeprowadzone po śmierci badania toksykologiczne krwi wykazały obecność alkoholu i amfetaminy. Według opinii biegłych spożycie alkoholu oraz zażycie narkotyku prawdopodobnie nastąpiło na terenie aresztu. Możliwe, że środki te zostały dostarczone osadzonemu przez służbę więzienną. Istotne jest również to, że kilka godzin przed śmiercią Franiewski był przesłuchiwany poza aresztem przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego. Po śmierci Franiewskiego biegły z zakresu medycyny sądowej napisał swojej opinii. Sposób przeprowadzenia samobójstwa świadczy o świetnej znajomości anatomii człowieka. Pętla posiadała zawiązane 2 supły, praktyka niespotykana. Osadzony w ten sposób uniknął reakcji obronnych. Nie szamotał się. Istnieją okoliczności sugerujące, że Franiewski mógł być poinstruowany, jak popełnić samobójstwo. Frapujący jest również fakt, że latem 2009 roku przy jednej z polnych dróg powiesił się strażnik więzienny, który pełnił służbę w dniu, kiedy samobójstwo popełnił Franiewski. Według oficjalnej wersji chorował na depresję. Rok po śmierci Franiewskiego, 4 kwietnia 2008 roku, w celi zakładu karnego w Płocku odnaleziono ciało Sławomira Kościuka. Mężczyzna powiesił się w swojej celi w kąciku sanitarnym, na prześcieradle. Śmierć stwierdzili strażnicy więzienni około godziny 22, podczas obchodu. Kościuk przebywał w celi pojedynczej. Była ona monitorowana, z wyjątkiem kącika sanitarnego, z uwagi na jego przeznaczenie. Wisiał w kąciku sanitarnym na prześcieradle przymocowanym do kraty, w miejscu poza zasięgiem umieszczonej w celi kamery. Podczas sekcji zwłok we krwi Kościuka znaleziono ilość psychotropów określoną przez biegłych jako toksyczną. Miał też kilka złamanych żeber oraz otarcia na przedramieniach. Według opinii okręgowego szefa służby więziennej, Kościuk miał skłonności do autoagresji. Był w bardzo złym stanie psychicznym. Przyjmował leki psychotropowe i nie powinien zostać umieszczony w pojedynczej celi. Opinia ta trafiła do płockiego więzienia z poprzedniego zakładu, w którym przebywał Kościuk. Jednak mimo wyraźnych ostrzeżeń zostało to zignorowane. Biorąc pod uwagę te podejrzane zgony, w 2008 roku śledztwo w sprawie uprowadzenia i śmierci Krzysztofa Olewnika zostało przeniesione do Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Gdańskiej Prokuratury. Po śmierci Kościuka Robert Pazik był jedyną osobą, która mogłaby wskazać zleceniodawców. Został on otoczony specjalnym nadzorem z uwagi na podejrzenie, iż i on może chcieć popełnić samobójstwo lub umrze za sprawą działań osób trzecich. Traktowany był jako więzień niebezpieczny. Jego cela była stale monitorowana, a pokarm wydawał strażnik oddziałowy. Zwykle pokarm wydają inni więźniowie. Po spacerniaku poruszał się bez towarzystwa. Był odizolowany od innych więźniów. Wyrok odbywał w zakładzie karnym w Sztumie. Jednak 9 stycznia 2009 roku został przewieziony do zakładu karnego w Płocku. Ponieważ przed sądem w sierpcu miał być przesłuchany jako oskarżony w procesie o rozboje i wymuszenia. Bardzo bał się przewiezienia. Według jego bliskich miał wtedy stwierdzić, że to przewiezienie będzie dla niego wyrokiem śmierci. Przed transportem zatelefonował do matki. Mówił, że bardzo boi się przeniesienia. Żegnał się z nią, bo był przekonany, że już nie wróci stamtąd żywy. Mama wspomina, że ktoś oderwał go od słuchawki. 19 stycznia 2009 roku, około godziny 4:40, zostaje odnaleziony martwy.
Powieszonego zabójcę znaleziono podobnie jak Kościuka w niemonitorowanym sanitarnym kąciku. Badania toksykologiczne zwłok wykazały obecność w jego krwi leków psychotropowych, których wcześniej nie przyjmował. Śmierć Bazika stała się przyczyną dymisji Zbigniewa Ćwiąkalskiego, ówczesnego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Decyzję tę ogłosił po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Jak się okazało, minister sprawiedliwości bagatelizował sprawę. Nie widział żadnego związku między samobójstwami. Lekceważąco odniósł się również do politycznych tropów śledztwa. Bandyci, którzy przejęli okup, również zginęli. Był to Buła i Konik. Franieski miał ich wynająć do odbioru pieniędzy. Włodzimierz C., Buła i Maciej S., Konik, zginęli 17 października 2003 roku w siłowni Packer na warszawskim Gocławiu. 13 lutego 2009 roku Sejm powołał komisję śledczą do zbadania okoliczności porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Wynikiem jej pracy jest raport opublikowany w 2011 roku. Okazało się, że sprawców można było zlokalizować o wiele wcześniej, nim jeszcze doszło do morderstwa. W styczniu 2003 roku pan Włodzimierz otrzymał anonimowy list. Panie Olewnik, nie chcę śmierci Krzyśka, a wiem, że grozi mu niebezpieczeństwo. Dotarła do moich uszu wiadomość, że porywacze chcą go zabić. Jeżeli pan może w jakiś sposób znaleźć Piotrowskiego, boksera, to on jest kluczem do zagadki. Słyszałem, że ukrywa się koło Nowego Dworu. Pilnuje Krzyśka. Kontaktuje się z nim Pazik. Bywa też czasem w Drobinie. List oczywiście natychmiast został przekazany policji, która, o dziwo, nic z nim nie zrobiła. Było to dość podejrzane, ponieważ nazwiska Piotrowski oraz Pazik były bardzo dobrze znane tamtejszym funkcjonariuszom. Oboje byli wcześniej wielokrotnie aresztowani za inne drobne przestępstwa. Dlaczego więc nikt się tym nie zainteresował? Akt oskarżenia został skierowany także przeciwko pracownikom laboratorium kryminalistycznego. Ściślej mówiąc wobec szefowej laboratorium Jolanty D. oraz biegłego medycyny sądowej Bogdana Z. Zarzuty dotyczyły wykonanych przez nich w październiku 2006 roku badań DNA zwłok Krzysztofa Olewnika. Według śledczych pracownicy laboratorium pobrali do badań 3 fragmenty kości z ramienia, biodra i uda. 2 próbki wykazały zgodność DNA z kodem genetycznym Olewnika, natomiast jedna wykazała inny od pozostałych profil. W tej sytuacji ekspertyzy powinny zostać powtórzone, jednak tego nie zrobiono. Poza tym w wynikach badań zatajono sam fakt odmiennego profilu jednej z próbek. W efekcie badania wykazały, że zwłoki posiadały 2 różne kody DNA. Niedługo po tym, gdy ciało Krzysztofa zostało odnalezione, z Wojciechem Olewnikiem skontaktował się pewien mężczyzna. Powiedział, że ma ważną wiadomość. Nalegał na spotkanie. Pan Włodzimierz spotkał się z nim na stacji paliw w Zakroczymiu. Tajemniczy mężczyzna poinformował pana Włodzimierza, że ciało jego syna zostało w nocy podmienione. Podobno w prosektorium nie leżało to samo ciało, które zostało znalezione pod Różanem. Mężczyzna zachowywał się tak, jakby przy tym był. Pan Olewnik zeznał, że był on też bardzo poddenerwowany i prosił, aby nikomu o tym nie mówić. Pan Włodzimierz oczywiście poinformował prokuratora o tych rewelacjach. Oprócz sfałszowanych wyników badań, prokuratorzy zarzucili też pracownikom laboratorium niedopełnienie obowiązków. Zarzuty te miały związek z zaginięciem fragmentów kości badanych w 2006 roku. Zostali oskarżeni o niewłaściwy nadzór nad dowodami rzeczowymi. Co ciekawe, zginęły też nagrania z kamer, które znajdowały się w prosektorium, z dnia, kiedy to dokonano badań DNA zwłok Krzysztofa. Zatajone rozbieżności w ekspertyzie powstałej w 2006 roku spowodowały, że na początku 2010 roku gdańska prokuratura apelacyjna na wniosek rodziny zdecydowała się przeprowadzić ekshumację zwłok. Po ponownym przebadaniu zwłok wychodzą na jaw kolejne rewelacje. Podczas pierwszej sekcji odnotowano złamanie żeber u denata. W drugiej nie było żadnych złamań. Wzrost mężczyzny podczas pierwszej sekcji został oszacowany na 171 cm, natomiast podczas drugiej wynosił on już 180. W pierwszym przypadku denat miał na sobie dżinsy i sweter, natomiast w drugim była to koszula i spodnie od dresu. Odkryto również, że ciało nosiło ślady noża pod żebrami. Nie zgadza się to z zeznaniami zabójców. Twierdzili oni, że udusili ofiarę. Frapujący jest fakt, iż zniknął monitoring wejść i wyjść do prosektorium.
październiku 2012 roku udało się przeprowadzić eksperyment śledczy. Wykazał on, że nie jest możliwe, by Franieski wszedł do domu przez balkon i wpuścił porywaczy do środka oraz żeby nie zostawili oni żadnych śladów. Wniosek z tego jest taki, że ktoś się musiał posprzątać. Jest jeszcze inna możliwość. Śladów nigdy nie było, bo nie było żadnego porwania. Według pierwszej wersji napastnicy mieli się ukrywać w polu kukurydzy, koło domu. Nie jest możliwe, co udowodnił eksperyment, by nie nanieśli ziemi i piachu na podeszwach. Stwierdzono również, że sąsiedzi nie mogli słyszeć auta porywacze. W pierwszej wersji żona Jacka K. zeznała, iż widziała czerwonego Peugeota. Opisała również szczegółowo mężczyznę, który nim kierował. Eksperyment jednak wykazał, że sąsiedzi nie mogli słyszeć auta porywacze. Wyszło również na jaw, że Jacek K. wyrobił duplikat karty telefonu Krzysztofa. Do dziś nie wiadomo po co. Rodzina Olewników jest przekonana, że Jacek K., kolega Krzysztofa, wie coś na temat porwania. Może też być bezpośrednio powiązany z jego zniknięciem. Są również uzasadnione podejrzenia współpracy policjantów ze sprawcami porwania. W listach do rodziny porywacze używają policyjnego żargonu i świetnie znają metody pracy policji. Przecieki od policjantów mogły być również wynikiem zastraszania świadków. Podobno do jednego ze świadków, tuż po złożeniu zeznań, zadzwonił anonimowy mężczyzna i zaczął mu grozić. Podczas śledztwa nie zbadano dokładnie tych wydarzeń. Podobno bandyci usiłowali również zastraszyć Piotra Skwarskiego. Był on świadkiem koronnym w sprawie. Ostatecznie zmarł na zawał serca na kilka tygodni przed planowanym terminem złożenia istotnych zeznań. 17 sierpnia 2009 roku z warszawskiego mieszkania Agnieszki J., asystentki posła Leszka Aleksandrzaka, członka Sejmowej Komisji Śledczej, skradziono laptop i dyktafon. Nie zginęły pieniądze ani inne przedmioty. Na laptopie znajdowały się dokumenty dotyczące sprawy Krzysztofa Olewnika. Prasa ujawniła, że prokuratorzy, którzy ponownie przyjrzeli się sprawie, wykryli w domu Krzysztofa na kanapie krew. DNA krwi nie pasowała ani do Krzysztofa, ani do żadnej osoby, która tego wieczoru bawiła się na imprezie. Powstała hipoteza, że tego wieczoru odbyły się dwie imprezy. Pamiętajmy, że pierwsza skończyła się o godzinie 22:00, oficjalnie z powodu braku alkoholu. Jednak na zdjęciach z oględzin uchwycono fotografię lodówki, a w niej bardzo dużą ilość alkoholu. Powstała plotka, że na drugiej imprezie zginęła ukraińska prostytutka. Jednak później ustalono, że krew należała do mężczyzny. Starano się dopasować to DNA do innych zaginionych osób, które mogły paść ofiarą tego wieczoru. Jednak nigdy nie udało się ustalić, do kogo należało DNA z kanapy. Jak wspomina pan Włodzimierz, w sprawę zaangażował się również detektyw Marcin Popowski. W przeciwieństwie do innych nie zależało mu na pieniądzach. Stwierdził, że pan Włodzimierz odwdzięczy mu się po tym, jak rozwiąże sprawę. I podobno prawie mu się to udało. Zauważył wiele nieprawidłowości. Zaczął grzebać w sprawie, jednak stał się niewygodny. Starano się go uciszyć i znaleziono pretekst. Detektyw został aresztowany. W całej sprawie znamienna jest również rola Macieja K., byłego szefa Policji Płockiej i zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Radomiu. Mówiło się, że jest on w Płocku ojcem chrzestnym. Miał stworzyć w mieście sieć nieformalnych powiązań biznesowych, z których ponoć czerpał wysokie korzyści. Usiłował również włączyć do tego układu pana Włodzimierza, jednak bez skutku. Mężczyzna konsekwentnie odmawiał. Maciej K. miał rozległe kontakty z politykami SLD. Nadzorował sprawę porwania Krzysztofa Olewnika aż do swojego odejścia na emeryturę, do roku 2002. Rok później zmarł w swojej rezydencji. Prawdopodobnie nikt by się tym wątkiem nie zainteresował, dopóki sprawa nie trafiła do Gdańska. Prokuratorzy i funkcjonariusze CBA ustalili, że nie jest możliwe, by z policyjnych dochodów Maciej K. i jego żona zbudowali dom o powierzchni 400 m2 i kupili ponad 8 hektarów ziemi pod Płockiem. Okazało się również, że okoliczności śmierci Macieja K. budziły wątpliwości prokuratorów. Na miejsce nie została wezwana policja, nie było sekcji. Ponadto ciało z niewiadomych przyczyn zostało natychmiast skremowane. Mimo tych wszystkich wątpliwości śledztwo zostało umorzone. Jednak znajomi komendanta są przekonani, że jego śmierć została sfingowana. Pojawiają się informacje, że na stałe mieszka za wschodnią granicą i regularnie przelatuje prywatnym samolotem. Prokuratura apelacyjna w Gdańsku oraz CBA przez 2 lata gromadziły dowody korupcyjno-biznesowych powiązań Macieja K., jednak bez efektu.
Ponoć natrafiono na ślady, że były komendant żyje. Jednak sprawa została wyciszona. Podobno szef gdańskiego CBA wyleciał potem z hukiem i został zesłany do Szczytna. W całej tej sprawie nasuwa się jeden smutny wniosek. Osobom, które zleciły porwanie Krzysztofa, nie zależało na pieniądzach z okupu. Chodziło im o firmę pana Włodzimierza. Chciano ją przejąć. To właśnie dlatego tak długo przetrzymywano Krzysztofa. Miał być trzymany, dopóki nie uda się przejąć firmy. 3 dni po prowadzeniu Krzysztofa bank PKO wymówił panu Włodzimierzowi kredyt z powodu niejasnej sytuacji związanej z żądaniami okupu od porywaczy. Bank zaczął zajmować wszystko, co znajdowało się na koncie. Pan Włodzimierz nie miał czym płacić ludziom oraz za co kupować towar. Zablokowano mu pieniądze. Na szczęście kredyt firmy był zabezpieczony prywatną lokatą pana Włodzimierza. Gdyby tak nie było, ktoś mógł odkupić od banku kredyt i przejąć zakład. I to już wszystko, co dzisiaj dla was przygotowałem. Jestem niezwykle ciekawy, co wy sądzicie o całej sprawie. Niecierpliwością czekam na wasze komentarze. Dziękuję również za każdą łapkę w górę. Jest to bardzo ważne, ponieważ im więcej takich łapek, tym więcej osób dowie się o sprawie dzisiejszego odcinka. A jeżeli są jakieś wątki lub informacje, które nie zostały zawarte w filmie, to również bardzo proszę, podzielcie się nimi w komentarzach. Chciałbym, aby ten film oraz sekcja komentarzy stały się takim kompendium wiedzy na temat tej sprawy, ponieważ nigdzie w internecie nie znalazłem materiału, który spinałby ze sobą wszystkie te wątki. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem.